Od opowieści o demonach słowiańskich rozpoczęły się tegoroczne Dni Dawnych Kultur w Brennej. To nowa propozycja organizatorów. Dzisiaj piątek, ale przed nami cały weekend atrakcji, sobota i niedziela, co się będzie działo i oczywiście zapraszamy do Brennej, nie? W sobotę klasycznie zaczynamy obozem. Tak. Tak, dokładnie. Będzie można przymierzyć rynsztunek, poznać wojów, ale tak na spokojnie sobota pod tym względem. Przede wszystkim przygotowujemy się do tej części wieczornej, czyli słowiańska noc folk metalowa. Gdzieś od 17 zaczynamy, kończymy gdzieś w pół do pierwszej. A niedziela już jest właśnie taka typowo wojskowa, ale nie taka wojskowa w naszym rozumieniu, tylko wczesno-średniowiecznym. W parku turystyki było wczoraj klimatycznie. Grupa opowiadaczy i muzyków Karawana Opowieści przeniosła uczestników tego wydarzenia do świata baśni, legend, starych i nowych opowieści. A to wszystko okraszone muzyką. Jak jabłonka w sadzie. A wtedy łzy zaczęły spływać mu w policzkach i drzewo, pod którym siedział, zaczęło nagle swoje gałęzie opuszczać. Tak, że Mikesz teraz do jabłka mógł dosięgnąć. I zerwał owoc i ugryzł jabłko, było kwaśne. Co to były za opowieści? Czy to są wasze autorskie? Czy czerpiecie z jakichś źródeł? To są historie zasłyszane, przeczytane, które są często historiami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. My te historie poznajemy, a potem opowiadamy swoje wersje albo swoimi słowami, swoje interpretacje. No jaki jest odbiór tych waszych opowieści? Wy jeździcie tylko po Polsce, czy może gdzieś tam dalej jeszcze? No miałem okazję być też za granicą, w Meksyku, w Palestynie i na Kubie i w Szkocji. I też odbiór jest bardzo, bardzo dobry. Opowieści same w sobie są magiczne, bo wytwarzają taką relację więzi między słuchającym a opowiadającym. I ludzie właściwie na całym świecie od zawsze słuchali i opowiadali sobie historie i to się nie zmieniło. U nas może trochę w Polsce zapomnieliśmy o tym, jak jest to wartościowe, jak jest to fajne, ciekawe. Natomiast powoli ta tradycja też się odradza i wracamy do opowiadania i słuchania opowieści. Zebrała się spora publiczność, wszyscy byli bardzo zaangażowani, dali się wkręcić w nasze historie, w emocje, w różne też animacje, więc z naszej perspektywy to jest najfajniejszy rodzaj publiczności. Opowieści w wykonaniu Karawany już za nami, a przed nami codzienność w słowiańskiej wiosce i folk średniowieczny. Już wczoraj do Brennej zawitała grupa rekonstrukcji historycznej z Bielska. Rozbijacie obóz. Co tutaj jutro się będzie działo? Co będziecie pokazywać? No jutro będą pokazy rzemiosła, kowalstwa, jakieś pewnie tkactwa, może jakieś tam robienia krajek, czyli takich ładnych paseczków, które można nogi owieć, albo o, tak tutaj mam na ręce. I będą także pokazy walk, wojów wczesno-średniowiecznych, bo generalnie ja jako wojownik, to jest moje główne zadanie w drużynie, walczyć na wyjazdach i pokazach. Trzeba pamiętać, że my nie robimy tego na pokaz, tylko faktycznie się bijemy. Często jest wiele kontuzji, wiele urazów. No, nam się to podoba, gdyby nie było adrenaliny, nie byłoby zabawy. No właśnie, a czy tą wioskę, czy ten obóz odwiedzają bardziej dzieci, czy dorośli, czy te walki interesują też starszych, czy bardziej młodszych? Myślę, że wszystkich. Przychodzi bardzo dużo rodzin z dziećmi, żeby pokazać, ale dorośli tak samo się tym cieszą i zadają wiele pytań, a my jesteśmy w stanie im to przekazać, w jakiś sposób pokazać im to, jak ludzie żyli te 1000 lat temu. No muszę też zapytać o tą waszą grupę, bo się dowiedziałam, że to bardzo liczna grupa. Tak, w tym momencie jesteśmy chyba największą ekipą w Polsce. Mamy ponad 60 osób. Jeździmy na wiele festiwali polskich, zagranicznych, w sumie od Węgier po Norwegię. Dni Dawnych Kultur w Brennej zakończą się w niedzielę 7 lipca. W ramach tego wydarzenia odbędzie się także słowiańska noc folk metalowa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.